przesłanego zaproszenia w dniu 9 grudnia 2021 na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 w sprawie działań inwestycyjnych związanych z budową zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka. Informuję, że obecnie inwestycja realizowana jest w zakresie, na który pozwalają wydane prawomocne decyzje. W dniu 29 listopada 2021 odbyła się kontrola budowy przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w ramach której nie stwierdzono nieprawidłowości. Na bieżąco realizowany jest monitoring i nadzór przyrodniczy. Biorąc pod uwagę krótki okres, w jakim zostało przesłane Pana zaproszenie oraz wcześniej zaplanowane obowiązki służbowe, nie będę mógł uczestniczyć w posiedzeniu komisji w dniu 13 grudnia 2021. Wykonawca robót wybrany w drodze przetargu, Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. nie posiada stosownych zapisów umownych zobowiązujących do niezwłocznego wstawiennictwa na dodatkowych spotkaniach organizowanych przez zamawiającego. Proszę o planowanie posiedzeń komisji wymagających zaangażowania wykonawców zamówień publicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, aby możliwe było przygotowanie i przekazanie im zaproszenia. Z poważaniem, Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta miasta. No i to na zasadzie wyczerpuje punkt pierwszy. Mamy informację od pana prezydenta o stanie. Mamy informację, że go dzisiaj nie będzie, więc nie będzie możliwości zadania jakichś dodatkowych pytań. To ja muszę wziąć pod uwagę w takim razie, że jednak te parę dni pisma w urzędzie krążą, bo ja planowałem ten temat komisji no, tydzień temu, czyli 6. Pismo trafiło do pana prezydenta 9. No rzeczywiście nie uwzględniłem tego, że obie dokumentów też no, wewnątrz urzędu też wymaga trochę czasu. No jest taka dla mnie nauczka na przyszłość. Natomiast no, trochę mnie zastanawia nieobecność pani naczelnik gospodarki wodami, pani Burzak. Ale być może również ma ważne zebranie, tak jak i prezydent Śpiewok. I to w zasadzie wyczerpuje nam punkt pierwszy. W związku z tym możemy przejść do punktu drugiego. Druki sesyjne, projekt uchwały według druku 694. I tutaj rozumiem, że pan Tomasz Koszela na ten temat tego programu będzie mógł nam parę słów powiedzieć. Tak, dzień dobry Państwu. Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice oddelegował mnie na dzisiejsze posiedzenie. Ze względów zdrowotnych nie mógł w nim uczestniczyć, za co bardzo przepraszam. I ja postaram się tak dosyć zwięźle omówić samą konstrukcję programu. Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego jest programem cyklicznym. W Gliwicach już tak naprawdę od dobrych kilkunastu lat jest realizowany, więc ta kolejna edycja jest jakby tak naprawdę kontynuacją tych lat poprzednich. Jeśli chodzi o podstawy prawne, to przede wszystkim uchwalenie tego programu wynika z artykułu 12 ustawy o samorządzie powiatowym, który mówi, że do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy właśnie uchwalanie programu zapobiegania przestępczości. I jeśli chodzi o samą konstrukcję tego programu, to oczywiście wskazuje ona realizatorów i partnerów programu. Wśród realizatorów znajdują się Urząd Miejski, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Ratownictwa Gliwice, Ośrodek Pomocy Społecznej, Pogotowie Ratunkowe, Zarząd Dróg Miejskich, Miejski Zarząd Usług Komunalnych. Mówiąc w skrócie, tak naprawdę są to wszelkie podmioty ratownicze, służby oraz inne instytucje, inspekcje i straże, które realizują zadania w Gliwicach na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Łącznie z tym, że wśród zadań są również zadania realizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną czy też Powiatowy Inspektorat Weterynarii, które są zadaniami stricte związanymi z przeciwdziałaniem epidemią czy epizootią. Zasady finansowania programu są opisane tak naprawdę jednym zdaniem, ale zdaniem, które jest
tak naprawdę pełne treści i ogólne. Jeśli chodzi o finansowanie, to program jest finansowany z budżetów podmiotów, które biorą udział w realizacji, oraz z budżetu miasta. Cele nadrzędne programu są tak naprawdę oczywiste, bo to jest poprawa bezpieczeństwa, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, ale chciałbym się skupić tutaj na wskazaniu przede wszystkim tych celów operacyjnych, bo są to tak jakby filary bezpiecznych Gliwic i pierwszym celem operacyjnym, który wskazaliśmy, jest ograniczenie skali oraz skutków przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie. I konstrukcja projektu tego programu jest taka, że przy każdym z celów są wymienione przedsięwzięcia, jak również mierniki. I te przedsięwzięcia i mierniki są zadaniami, które zostały wskazane przez realizatorów programów. Centrum Ratownictwa Gliwice starało się w taki dość komplementarny i otwarty sposób zawrzeć je w tym projekcie, po to, aby sam program nie narzucał ani nie wykluczał podmiotów i ludzi, którzy będą chcieli też uczestniczyć w realizacji tego programu. Dlatego jeszcze raz powtarzam, że te przedsięwzięcia, które są określone, zostały narzucone, znaczy może nie narzucone, ale zostały zaproponowane przez realizatorów programu, tak samo mierniki. No i tak jak mówiłem, pierwszym filarem jest przede wszystkim ograniczenie skali oraz skutku przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie. Celem drugim jest bezpieczeństwo w miejscach publicznych, gdzie tych zadań tutaj jest wymienionych bardzo dużo, tak samo i mierników. Następnie eliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym oraz dążenie do zmniejszenia liczby ofiar zdarzeń drogowych. Cel czwarty, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Cel piąty, bezpieczeństwo seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami. Cel szósty, bezpieczeństwo w obiektach użyteczności publicznej, bezpieczeństwo podczas imprez masowych oraz sytuacjach kryzysowych. I cel siódmy, bezpieczeństwo zdrowotne oraz sanitarno-epidemiologiczne i epizootyczne. Chcieliśmy, aby wszystkie cele jakby odzwierciedlały cały spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem i chcieliśmy też, aby od tej edycji program i mierniki, które są wskazane, były przez nas tak naprawdę cyklicznie, bo chcielibyśmy, aby co roku było tworzone sprawozdanie z realizacji programu i w tym celu właśnie rok rocznie będziemy gromadzić dane i analizować, po to, żeby na końcu sporządzić sprawozdanie z realizacji programu, którym chcielibyśmy, aby pokazać efekt tak naprawdę poprawy bezpieczeństwa. Fakt jest taki, że tym efektem na pewno są statystyki policji, ale chcieliśmy, aby program był przejrzysty i transparentny i te sprawozdania, które będą wskazywały jakby konkretne dane, takie jak ilości zmierzeń mieszkańców. Także to tak jak mówię, program jest, mam nadzieję, że w bardzo krótki, na kilku stronach, w bardzo czytelny sposób skonstruowany tak, że raczej te zapisy, które są w nim, nie budzą wątpliwości. I tak jak mówię, te zadania, które są zaproponowane przez realizatorów Centrum Ratownictwa Gliwice, dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice jest koordynatorem tego programu. Ważnym elementem też jest to, że program podlegał konsultacjom i został przesłany do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. I Rada nie wniosła uwag do dokumentu. Z mojej strony tyle. Gdyby mieli panowie pytania, to chętnie na nie odpowiem. Dziękuję bardzo za to przedstawienie programu. Czy koledzy radni mają jakieś pytania?
Nie widzę, no ja mam pytania, także. Znaczy generalnie może tak, ponieważ będą to pewne szczegółowe pytania, to najpierw powiem, że rzeczywiście ten program jako całość jest no taki dosyć kompleksowy, tak bym to ujął, i rzeczywiście to ujęcie w celach operacyjnych z miernikami no pozwala jakby monitorować te cele, czy realizację tych poszczególnych przedsięwzięć w ramach celów operacyjnych. No niemniej jednak właśnie to, o to kwestię chciałem się dopytać. I chodzi o cel operacyjny numer dwa, bezpieczeństwo w miejscach publicznych. Pierwsza rzecz to jest pytanie. Jest w tym drugim punkcie przeniesienie systemu rejestracji obrazu z monitoringu miejskich jednostek organizacyjnych na zasób zewnętrzny w celu zabezpieczenia danych przed możliwymi zagrożeniami, takimi jak niebezpieczne zjawiska pogodowe, ingerencja osób nieupoważnionych, kradzież danych.